Cześć, tu Łukasz z Techniki za Pan Brat. Dzisiaj pokażę Ci i udostępnię rozwiązanie do sterowania światłem LED. Jak wiemy, światło LED, które jest za mną w moim regale, jest światłem, które może być złożone z 4 barw i dzięki temu uzyskiwać dowolne kolory. Nie jest w tym nic dziwnego, że regulatory, które posiadają ludzie, być może Ty znasz, posiadasz, czy z telefonu, czy też z niezależny pilot umożliwia wybranie dowolnej barwy. Na przykład żółta, co się za mną zmienia, niebieska, zielona, czerwona lub też miks. Ale ja dzisiaj w tym właśnie artykule daję Ci kod i widget, który pozwala Ci zmieniać natężenie tego światła wraz z zachodzącym słońcem. A więc będziesz mógł sobie odtworzyć bardzo miłą atmosferę w domu. Jak widzisz, już jest noc i moje światła codziennie zaczynają od bardzo małego natężenia, a kończą 100% natężeniem równolegle, czy też w ślad za zachodzącym słońcem. Widget, który do tego przygotowałem i dostaniesz go za darmo w zapisie na mój newsletter, będziesz mógł go po prostu skopiować i w systemie Fibaro od razu użyć. Na artykule wyjaśniam, co jest możliwe do zrobienia, jak on funkcjonuje i ewentualne nastawy. Sam widget zademonstruję na swoim telefonie. Składa się z przycisków określających, czy będziemy mieli zachód, czy wschód słońca. System wylicza, że jeżeli chodzi o zachód słońca, to w mojej lokalizacji jestem Warszawa. Dzisiaj miał on miejsce o 17:58. Następnie ustala się, ile wcześniej ma światło rozpocząć proces, w tym przypadku zwiększania naświetlenia, po jakim czasie zakończyć oraz od jakiej wartości zacząć i proces ten jasności, w tym przypadku od 2%, zakończyć na 90%, i na końcu sobie pozwoliłem zrobić uniwersalną opcję mówiącą o tym, czy na końcu ma się urządzenie, w tym przypadku taśma LED, wyłączyć czy nie. Jeżeli jest tak jak teraz, oznacza to, że ona się nie wyłączy i będzie świecić, czyli będzie w takiej pozycji, jak żeśmy ją zastali. Tak więc zachęcam do pobrania dokładnie tego rozwiązania, jak i innych. Subskrybuj mój kanał na YouTubie, dowiesz się na bieżąco, kiedy pojawi się kolejne rozwiązanie, a mam bardzo ciekawe następne, a kod i widget będzie Twój po zapisaniu się. Dziękuję, cześć!